Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Retro. Słuchajcie, wpadłem na taki pomysł, że zrobię odcinek o tym oto karcie. Commodore 64 logo. Dostałem go kiedyś od starego marabuta, kadrycz od firmy Antrax, wraz z instrukcją. Słuchajcie, basic logo, taka instrukcja po polsku. No i stwierdziłem, że się trochę tym pobawię i zrobię odcinek. No i słuchajcie, wczoraj podpiąłem mojego karta do Commodore 128, bo uznałem, że tak mi się będzie lepiej pisać, nie? Odpaliło mi się logo. Wszystko się odpaliło jak trzeba. Wpisałem pierwszy program, słuchajcie, z instrukcji, który miał napisać tekst witaj. No i tak mi się stało. Wymyśliłem, że wydrukuję ten tekst na drukarce. Puściłem go na drukarkę, którą mam tutaj. Wydrukowało mi się, co prawda nie wiem czemu, ale litery były jakieś inne, tak jakby, nie wiem, innym zestawem znaków się posługiwało to logo niż moja drukarka. No ale się wydrukowało. No i jak chciałem robić coś dalej, to nagle, kurczę, się mi zawiesiło. No to zresetowałem komputer, ale jak zresetowałem komputer, to kadrycz już nie wstał. I próbowałem go zarówno na Commodore 128, jak i na Commodore 64, jak i nawet na moim Ultimate odpalić. No i niestety mi się nie udało. Dziś otwarłem pudełko od tego karta. Się zastanawiałem, jak to zrobić. Myślałem, że jest jakaś śrubka, ale okazało się, że nie ma śrubki, tylko to jest na taki wcisk zrobione. No i w środku jest płytka. Płytka z dwoma układami, jak widać. Ja już czyściłem styki, tak, przeczyściłem je tutaj izopropanolem, bo myślałem, że może to jest problemem, ale nic to niestety nie pomogło. No i teraz komputer w zasadzie nie reaguje na tego karta, tak, czyli tak jakby karta nie było. System się uruchamia na wszystkich tych komputerach, na których próbowałem normalnie. No i niestety chyba mi padło to logo. Nie wiem za bardzo, co tu się mogło stać. Być może padł któryś z układów, bo są tu jakieś dwa układy. Ja się na tym za bardzo nie znam. No bo tutaj nic nie widać, żeby jakieś, nie wiem, ścieżki były uszkodzone, żeby się coś tutaj podziało. To w ogóle nie wszystkie nóżki są tutaj polutowane, tak? Przylutowane są tylko te nóżki, które wchodzą tam gdzieś, dochodzą do ścieżek. Pozostałe są tylko tak wsadzone. Ten kart jest tak zrobiony właśnie. No nie wiem, słuchajcie. AXL, no co gorsza, pomyślałem potem, że zrobię ten odcinek jednak, znajdę odpowiednik tego karta gdzieś w internecie, ale jakoś nie mogę, nie wiem, czy, nie wiem, może nie wiem, gdzie szukać za bardzo, ale są jakieś, jest jakieś logo, ale takiego na karcie CRT nie ma, bo myślałem, że wrzucę to sobie do Ultimate'a i nagram odcinek, więc na razie odcinka logo nie będzie, choć jakby ktoś z Was na przykład wiedział, gdzie mogę znaleźć w formie cyfrowej takiego karta, no to chętnie bym się pobawił. Dość długo to u mnie leżało. Kiedyś jak ten kart przyszedł, no tak mówię, próbowałem, wtedy mi działał. Wczoraj mi też zadziałał, jak go pierwszy raz odpaliłem, ale po pierwszym programie padł i niestety nie działa, więc filmu o logo dziś nie będzie, więc szukam nowej inspiracji i wtedy dopiero coś nagram. A tak jak mówię, jeżeli ktoś by wiedział, gdzie mogę zdobyć takie logo, najlepiej w wersji kadridżowej pliku CRT, to chętnie bym skorzystał i wtedy może na Ultimate sobie odpalił. Dobra, mam nadzieję, że w końcu nagram jakiś sensowny odcinek i mam nadzieję, że to nastąpi już niedługo. Na razie Wam dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek.